Dobry wieczór, Ewa Tułacz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Zagadkowa Noc. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka z nami. O co tutaj chodzi? W kopercie mam rozwiązanie, nowa zagadka. W kopercie mam słowo. Co o tym słowie wiemy? Pierwsza litera to K. I dwie ostatnie to KA, czyli mamy pięcioliterowe słowo, z czego już trzy litery znamy. Waszym zadaniem jest dopasowanie pozostałych dwóch i odgadnięcie słowa, które ukryłam tutaj w tej kopercie. Stuwa do wygrania, więc jeżeli już masz jakiś pomysł, zapraszam do studia, a ja w tym czasie przypomnę szybko zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozgramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Kto już ma pomysł na jakieś słowo? Reżyser mi podpowiada, że bardzo prawdopodobno, że z pierwszym telefonem zagadka zostanie rozwiązana. No i no, tak jak się zastanowić, no to może być prawda. Bo zobaczcie, z pięciu liter mamy trzy. I to te litery na kluczowych pozycjach. Czyli wiemy, że pierwsza to K i że wyraz kończy się na KA. Także musimy jeszcze dwie litery dorzucić i wygrywamy 100 zł. Jakie to słowo? Może z pierwszym telefonem, oby tak było. Dwie drogi do studia, gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. To dwa sposoby, żeby trafić tutaj do studia. Więc jeżeli już ktoś ma pomysł na to słowo, jeżeli już ktoś uzupełnił te dwie brakujące litery i wie, jakie słowo ukryło się w kopercie, to zapraszam do studia jak najszybciej. Tu nie ma co czekać, kto pierwszy, ten lepszy. Więc jeżeli macie pomysł, nie czekajcie. A jest ktoś, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kotka. Dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. W takim razie, kto ma inny pomysł? Kotka rzeczywiście mogłoby być. Pani dorzuciła OT i wyszedł nam taki wyraz. Wszystko ok, wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że to nie jest jeszcze wyraz z koperty. Także w każdej chwili ktoś z was może właśnie to słowo mi tutaj wypowiedzieć. Kto wstawił tu w takim razie inne dwie litery? Jeżeli masz pomysł, zapraszam do studia. Przypominam, że musi być to pięcioliterowe słowo zaczynające się literą K i kończące się literami KA. To jest dobra zagadka dla tych osób, które lubią rozwiązywać krzyżówki, jakieś łamigłówki słowne, bo czasem tak jest, że zostaje nam kilka dosłownie liter i coś tam trzeba dopasować. Także jeżeli jest wśród was osoba, która właśnie tego typu zagadki lubi, to oczywiście zapraszam do wzięcia udziału. Pierwsza stuwa czeka. Jakie to słowo? Kto już wie? Kto ma pomysł, powinien jak najszybciej trafić do studia. Już był jeden pomysł. Kto następny w takim razie? Jeszcze raz przypominam. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. To dwa sposoby, żeby znaleźć się tutaj w studiu. Nieważne, czy dzwonisz z telefonu komórkowego, czy ze stacjonarnego. Ważne, żeby złapać ten telefon, który jest pod ręką, bliżej. Bo jeżeli już ma się pomysł, to naprawdę każda sekunda się liczy, żeby nie dać się wyprzedzić, żeby jak najszybciej trafić tutaj do studia. Wykorzystaj tę przewagę. Masz słowo, udało ci się wstawić tutaj dwie literki, ułożyć słowo. Nie wszyscy wiedzą, że program już się rozpoczął, a być może są takie osoby, które wiedzą, ale już smacznie o tej porze śpią, no bo dziś spotykamy się wyjątkowo późno. Także warto wykorzystać tę przewagę, jeżeli jesteś w tym momencie przed telewizorem, to nie musisz się spodziewać dużej konkurencji, myślę. No i możesz się spróbować przystosować do nowej zagadki, bo no, nowa zagadka, ciekawa. Każdy ma szansę, tutaj nie trzeba jakichś specjalnych zdolności. I jest ktoś? Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Kwoka. Jeszcze raz? Kwoka. Kwoka. Jeszcze nie. Dobry pomysł, ale nie z koperty. Faktycznie da się. W i O i wychodzi nam kwoka. Czy ktoś miał jakiś inny pomysł? Jeżeli tak, gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Sprawdźmy, czy do trzech razy sztuka. Kto ułożył jeszcze jakieś słowo? Słuchajcie, stuwa czeka. Przypominam, że 100 zł do wygrania za tak naprawdę wstawienie dwóch literek. Jeżeli usłyszę słowo z koperty, może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Jaka odpowiedź? Kurwa. No, coś pan źle policzył litery. Słuchajcie, jak problem z liczeniem do pięciu, to może lepiej nie wybierać numeru telefonu, bo
A może pan się zdenerwował, że nie da się takiego słowa ułożyć? Proszę się nie martwić, zagadka prosta, ale jak pan spróbuje jeszcze raz, to jest szansa, że gdzieś tam te szare komórki zadziałają jak trzeba. Stuwa do wygrania. Jakie to słowo? Słuchajcie, skoncentrujmy się na zagadce. Dwie litery trzeba tylko uzupełnić, także nie ma się co tutaj stresować i denerwować. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kurka. Kurka. Jeszcze nie, ale może być. Rzeczywiście, może być. Kto w takim razie miał jeszcze jakiś pomysł? No, to znacznie lepszy pomysł niż ten poprzedni. No, ale słuchajcie, tak to jest. Niektórzy mają problem z rozpoznawaniem najprostszych liter. Stuwa czeka. Kto lubi krzyżówki, kto lubi tego typu zagadki, uzupełnił tutaj te dwie literki i potrafi podać swój pomysł. Nie powinien czekać. Śmiało. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Ja przypominam często te numery telefonów, dlatego że faktycznie słyszę od was te telefony. Może ktoś dołączył nowe do zabawy. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kurka. Przed chwilą słyszałam taką odpowiedź. Poza tym bardzo, bardzo młody głosik usłyszałam. Jeżeli tam po drugiej stronie, o tej porze jestem do kolejnej zagadki. Gotowi? Bo ja na pewno jestem gotowa, żeby rozdać kolejne pieniądze. Znów dziewięcioliterowe słowo. No dobrze, to do dzieła. Już widzicie te litery, to teraz kto pierwszy, ten lepszy. 9 liter i kolejna stówa do wygrania. No, czy ktoś już wie, jakie to słowo? No, myślę, że jeżeli ktoś to słowo będzie miał, to obserwując, co tu się dzieje w programie, do tej pory nie będzie zwlekał z wybraniem numeru telefonu, tylko jak najszybciej sięgnie po telefon. No, dużo się do tej pory dzieje, sporo telefonów, czwawych snów i do zobaczenia w poniedziałek. Pa, pa.